Iza, widziałam twój wpis na Instagramie, gdzie odnosiłaś się do swojego debiutu w Pytaniu na śniadanie, więc nie sposób o to nie zapytać. Ten stres rzeczywiście był taki mocny, no i przede wszystkim, czy takie wejście z buta, coś, czego się kompletnie nie spodziewałaś, to jest takie dobre rozwiązanie? Stres był ogromny, naprawdę przeogromny, bo dowiedziałam się o godzinie 18 we wtorek, gdzie w środę był ten debiut, więc ja byłam przerażona, zawsze marzyłam o debiucie w Pytaniu na śniadanie, ale nie sądziłam, że to będzie tak gwałtowne i tak raptowne. Przede wszystkim też sytuacja cała z Marzenką Rogalską, którą darzę ogromnym szacunkiem i wiem, że na razie nie mam w ogóle co się z nią równać, bo to jest fantastyczna kobieta z ogromnym doświadczeniem i z ogromną wiedzą, której ja jako 26-latka jeszcze nie posiadam ani takiego doświadczenia, ale każdy z nas zaczynał i każdy z nas był młodym człowiekiem, który jeszcze tej wiedzy nie posiadał, więc wierzę w to, że ludzie mnie polubią, a ja zrobię wszystko, aby tą wiedzę jak najszybciej nadrabiać i doświadczenie. Oprócz tego nie przespałam całej nocy. Poszłam praktycznie godzinkę snu. Miałam w czasie tej nocy, ale nie mogłam naprawdę zasnąć, bo to serce chciało mi wyskoczyć z klatki piersiowej. Także czasami jednak też staram się tłumaczyć, że czasami może lepiej być wrzuconym na głęboką wodę i po prostu spróbować czegoś nowego, a nie zastanawiać się zbyt długo. To jest tak, jak myślimy o zmianach w swoim życiu i często rezygnujemy, bo mamy zbyt dużo czasu, żeby się zastanowić, a jakbyśmy byli postawieni przed faktem praktycznie dokonanym, to może łatwiej byłoby nam tych zmian dokonać. Jak się prowadzi program na takim mocnym niewyspaniu? Wiesz co, mniej więcej około 10:30, czyli pół godziny przed końcem programu, dopiero mi ten stres wszedł i poczułam się taka, ojejku, dobra, czas pójść spać w takim razie, ale nie, bo wtedy jechałam od razu do Krakowa, no to był rok, więc nie było łatwo. Ale rzeczywiście przynajmniej ten mózg cały czas mi działał i był na wysokich obrotach, plus ten stres sprawiał, że ja na tej wysokiej adrenalinie funkcjonowałam. Czy było dobrze? No o tym mogą zdecydować widzowie. Ja na razie starałam się nie oglądać tego pierwszego razu, bo doskonale wiedziałam o tym, że to nie był program, z którego ja byłam w 100% zadowolona, bo się stresowałam i wiem, że kolejne będą lepsze, bo ten stres odejdzie. Także zobaczymy i mam nadzieję, że będą Państwo za mnie trzymać kciuki. Wydaje mi się, że też Tomasz Kamel był dla ciebie takim ogromnym wsparciem, że to jest człowiek, który naprawdę potrafi się zaopiekować swoim współpartnerem, który potrafi doradzić, udzielić jakieś porady, rady. To prawda, Tomek bardzo się starał się mi pomóc i dała mi dużo rad i mówił, że po prostu musimy dać radę i tak po prostu musi być. I dawał mi pole do manewru, pole do wypowiedzi, co było super rzeczą, a jednocześnie czułam, że jeżeli się zatnę, jeżeli się przestraszę i czegoś nie powiem, o coś nie zapytam, to on jest za moimi plecami i mi w tym pomoże, więc to była bardzo ważne wsparcie dla mnie tego dnia.